Wczoraj opowiadałem o najlepszych serialach od Netflix, dziś o najlepszych serialach od HBO. A ja osobiście jestem fanem HBO, jak wiedzą osoby oglądające moje kanały. Będzie 10 pozycji opracowanych na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Dante Radio, a na koniec będzie bonus, czyli najlepszy serial tak ode mnie i krótkie ogłoszenie, więc zostańcie koniecznie. Westworld, amerykański serial science fiction, akcja serialu dzieje się w futurystycznym parku rozrywki Westworld, zaludnionym przez hosty obdarzone sztuczną inteligencją, lecz kontrolowane przez obsługę parku. Niektóre hosty zyskują jednak coraz większą kontrolę nad własną egzystencją. W obsadzie Anthony Hopkins, genialna Tessa Thompson, Ed Harris, a ostatnio do serialu dołączył Aaron Paul znany z roli Jesse'ego Pinkmana w Breaking Bad. Młody Papież serial stworzony i wyreżyserowany przez Paolo Sorrentino. Premiera pierwszego odcinka odbyła się 21 października 2016 roku we Włoszech. W głównych rolach wystąpili m.in. Jude Law i Diane Keaton. O ile HBO nie było głównym producentem tego serialu, to zapowiedziano o realizacji w serialu Nowy Papież, który będzie swego rodzaju kontynuacją Młodego Papieża. W obsadzie pojawiły się m.in. Merlin Manson i Sharon Stone. Ostre przedmioty. Amerykański miniserial telewizyjny wyprodukowany przez Blumhouse Television, moim zdaniem jedną z najlepszych wytwórni filmowych. Serial opowiada o dziennikarce Pricker, która zostaje wysłana do Wind Gap. Swojego rodzinnego miasta, by zrobić reportaż o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna zostaje znaleziona, martwa. Dziennikarka, z detektywem, ch chce rozwiązać kryminalną zagadkę zaginięcia dziewczyn. Podczas pobytu zaczyna przypominać sobie traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa, w tym śmierć swojej siostry. Akcja serialu rozgrywa się w spokojnym nadmorskim miasteczku Monterey. Skupia się na trzech przyjaciółkach: Medelin. Kelesti i Jane, matkach, których dzieci zaczynają właśnie naukę w szkole. Madeline i Kelesti przyjaźnią się od dawna. Jane jest w mieście nowa. Na zajęciach integracyjnych przed rozpoczęciem pierwszej klasy syn Jane został oskarżony o agresję w stosunku do córki jednej z najbardziej wpływowych kobiet w mieście Renaty. Chłopiec wszystkiego się wypiera. Matka mówi, że Medelin i Celesti stają murem po stronie nowej przyjaciółki. Ta sytuacja zmusza niemal wszystkie matki do opowiedzenia się po jednej ze stron. Zaczyna się wojna pomiędzy frakcjami. Okazuje się, że każdy ma swoje demony. Skryte tajemnice, problemy narastają konflikty, robi się coraz goręcej, a na dodatek ktoś ginie. Zakazane imperium fabuła serialu koncentruje się na postaci Enocha Thompsona, polityka, który kontrolował miasto Atlantic City w czasach prohibicji w latach 20 i 30 ubiegłego wieku. Naki spotyka wiele historycznych postaci tamtych czasów wśród nich gangsterów, polityków i agentów federalnych. Ci ostatni interesują się częstym procederem przemytu alkoholu oraz innymi nielegalnymi działaniami w Atlantic City, a także samą osobą Nakiego którego bogaty i wystawny tryb życia nie do końca pasuje do roli lokalnego polityka. Prawo ulicy. Każda z serii skupia się na innym problemie związanym z Baltimore. W chronologicznym porządku są to nielegalny handel narkotykami, funkcjonowanie portu morskiego, polityka samorządowa, system oświaty oraz upadek tradycyjnych mediów. W serialu wystąpili głównie aktorzy, którzy byli mało znani z innych swoich ról. Simon powiedział, że mimo etykiety serialu kryminalnego, prawo ulicy jest w rzeczywistości o amerykańskich miastach i o tym, jak żyjemy ze sobą. O tym, jak instytucje wywierają wpływ na jednostki. Nieważne, czy ktoś jest policjantem, dokerem, dealerem narkotyków, politykiem, sędzią czy prawnikiem, musi godzić się na kompromisy i zmagać się z tym, czego chcą instytucje. Rodzina Soprano, amerykański serial telewizyjny emitowany przez telewizję HBO od 10 stycznia 1999 roku do 10 czerwca 2007 roku. W Polsce premierowe odcinki były emitowane przez stację HBO. Polska. Rodzina Soprano opowiada o fikcyjnej włosko-amerykańskiej rodzinie mafijnej z północnego New Jersey. Główny bohater Tony Soprano, boss rodziny mafijnej Dimeo z hrabstwa Essex w New Jersey, próbuje połączyć będące często w konflikcie życie rodzinne i przewodzenie rodzinie mafijnej. Od premiery serial stał się fenomenem, zyskując ogromną popularność i uznanie wśród krytyków za nowatorskie podejście do poglądu na życie mafii, amerykańskiej rodziny, włoskiej społeczności i wpływu przemocy. Na ludzi. Tak jak inne seriale HBO, Rodzina Soprano jest przeznaczona wyłącznie dla dorosłych widzów ze względu na pojawiającą się przemoc, nagość, narkotyki oraz wulgarny język. Kompania Braci. Serial telewizyjny składający się z 10 części, którego producentami są Steven Spielberg i Tom Hanks. Ukazuje historię słynnej kompanii E. 506 spadochronowego pułku piechoty należącego do 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej Armii Stanów Zjednoczonych w trakcie działań podczas II wojny światowej, począwszy od szkolenia poprzedzającego desant w Normandii, aż do upadku III Rzeszy. Serial został oparty na książce pod tym samym tytułem. Serwetki bohaterów serialu są wzorowane na żołnierzach Kompanii E. Niektórzy z nich na początku każdego odcinka wspominają swoje przeżycia na wojnie. W USA serial po raz pierwszy został wyemitowany w 2001 roku w telewizji HBO, a później również na History Channel. Detektyw. Każdy sezon jest oddzielną całością. Poszczególne serie nie są związane ani postaciami, ani linią fabularną. Na przykład pierwszy sezon to historia dwóch detektywów, którzy pracują nad sprawą dziwnych morderstw w Luizjanie po wiele lat 90. XX wieku. Po 17 latach od zamknięcia sprawy dowiadują się o kolejnym morderstwie. Gra o tron. Akcja serialu rozgrywa się w fikcyjnym kontynencie Westeros, na którym znajduje się siedem królestw, od położonego na północy muru do południowego Dorn na pobliskim kontynencie Essos oraz okolicznych wyspach. Rozpoczyna się kilkanaście lat po buncie Roberta Barotriona przeciwko władzy. Targaryena, czyli szalonego króla, po obaleniu którego w siedmiu królestwach zapanował pokój. Po śmierci królewskiego namiestnika Johna Arina, panujący od czasów rebelii Robert, mianował jego następcą swego przyjaciela z młodości i najwierniejszego sojusznika z czasów buntu, Eda Starka. Najlepszy serial HBO bez wątpienia i pozwolę sobie na komentarz odnośnie ostatniego sezonu Gry o Tron. Ludzie patrzą na ten serial jako twór. Ludzi, Coś, co jest realizowane przez kogoś, a na przykład Tolkien, którym Martin się inspirował, mówił, że tak nie można do tego podchodzić, że Bóg dał nam umiejętność tworzenia. Więc wszystko, co wymyślimy, stworzymy, namalujemy czy napiszemy jest boskie i prawdziwe. I świat przedstawiony przez autora nie jest ani odrobinę bardziej nierealny od tego świata, w którym my żyjemy a my też możemy być kogoś wymysłem. Także na fantastykę nie można patrzeć jak na kogoś twór, ale na świat funkcjonujący na własnych zasadach. I to, że komuś się nie spodobał ostatni sezon, to jest jego problem. I widać, że twórcy poszli na skróty, ale mamy powyrywane najważniejsze momenty z dłuższej historii, którą opisze pewnie Martin w swoich książkach. A zakończenie? Jest okej. Okay. Dwa ostatnie odcinki powinny stanowić całość, żeby w tym ostatnim odcinku więcej się działo, ale właśnie ostatni odcinek jest takim podsumowaniem. Koronacja Brana, Koronacja Sansy, Wyjazd Ari, a popatrzcie na Władcy Pierścieni. Co byłoby w ostatnim odcinku, gdyby przerobić to na serię? Koronacja Ragorna, Ślub Sama, Wyjazd Froda. Gra o Tron kończy się szczęśliwie, tak jak i Władca Pierścieni. Jest to bardzo duże nawiązanie do Władcy Pierścieni. Jest tam w ogóle dużo nawiązań do Władcy Pierścieni, a co do Szaleństwa Daenerys. Już w drugim sezonie był ten wątek poruszony. Obejrzyjcie sobie drugi sezon po obejrzeniu ostatniego i nagle sobie zdacie sprawę, jak dużo jest nawiązań. Bonus, no i serial HBO ode mnie może nie najlepszy, ale najlepszy z niewymienionych. Gracze w obsadzie Dwayne Johnson i Maor Miller, zaś jednym z twórców jest Mark Wahlberg. Serial skupia się na spenserze. Który kończy karierę jako zawodnik w futbolu, zaczyna pracę jako mentor aktywnych i emerytowanych futbolistów, wielki rozmach, serial inspirujący i bardzo przyjemny, także warto sobie na niego zerknąć. Zapraszam Was również na kanał Inwigilator, gdzie w niedzielę o godzinie 2100 nastąpi premiera pierwszego odcinka serialu 2030. Inwigilator opowiadającej o apokalipsie zombie spowodowanej przez brak szczepionek. Link do tego odcinka macie w opisie. Będzie to premiera, czyli już można sobie tam wejść, zaznaczyć i tak dalej. A odtwarzanie zacznie się automatycznie o godzinie 21. Trzymajcie się, cześć.